Witam was serdecznie, moi drodzy, w najnowszym odcinku na kanale. Troszkę sobie mikrofon poprawię, żeby było bardziej słyszalnie, a żeby też nie zasłaniało twarzy. Okej, moi drodzy, w dniu dzisiejszym poruszymy sobie temat malkontentów. Malkontentów jednej oferty. Na czym to polega, moi drodzy? Polega to na tym, że są pewni ludzie, którzy zarówno na forach, na których bywałem, jak i w komentarzach, które zapadają na przykład czasami tutaj na moich filmach na YouTubie, w tym momencie je weryfikuję, ponieważ niektóre są już naprawdę nudne, cały czas doszukują się problemu bądź za wysokiej ceny w jednej, moi drodzy, ofercie. Kim ogólnie jest malkontent? Wiadomo, że z pojęcia słownika polskiego malkontent to jest człowiek, który doszukuje się wszędzie jakiegoś problemu, jest wiecznie niezadowolony. I pomimo, iż wszystko może być w porządku, on zawsze, moi drodzy, doszuka się jakiejś nieścisłości. Co to znaczy? Znaczy na przykład, moi drodzy, względem ofert jakiegoś człowieka na Allegro, względem przedmiotów w jakimś sklepie, względem, nie wiem, nawet przedmiotów w Biedronce bądź w Lidlu, że może być ogół tysiąca, dwóch tysięcy, miliona ofert w zadowalającej, niskiej jak najbardziej cenie, a człowiek ten będzie wymyślał skrajnie negatywne opinie cały czas na podstawie jednego produktu, który jego zdaniem jest, ma nieodpowiednią cenę. I pomimo, iż kolejne tam inne 9999 produktów, powiedzmy ewentualnie, no może nie, albo 90% produktów będzie miało odpowiednią, fajną, niską cenę wyjściową, zadowalającą dla większości ludzi, tak? Ten człowiek zawsze będzie czepiał się tej mniejszości, ubierając to w całokształt ofert, które są wystawione, mówiąc, że wszystko jest za wysoko. I najlepsze jest to, moi drodzy, że zawsze w momencie, jak podasz takiemu człowiekowi, nie mówię już o twórcy bądź właścicielu tych przedmiotów, ale jakikolwiek inny, poda mu, nie wiem, 20-30 przedmiotów, które są zadowalające, on zawsze poda jeden i ten sam, który mu nie pasuje, bądź jeden z tej mniejszości. Wiadomo, że część przedmiotów może być troszeczkę w wyższych cenach, część w niższych, natomiast zawsze, jeżeli jest to tak bardzo dużo rzeczy, czy to w Lidlu, w Biedronce, czy jakiegoś sprzedawcy, są zarówno wyższe kwoty, są zarówno niższe. Więc zarówno możemy znaleźć coś czasami w cenie za drogiej, ponieważ tak jest, bo się wszystkich cen nie kontroluje, jak i w cenie tańszej, gdzie możemy coś jak najbardziej kupić taniej. Wiadomo, że nie każdy sprzedawca, tak jak nie każda Biedronka, Lidl, Carrefour, nie wiem, sprzedawca, Stasiek na bazarze muszą być najtańsi. Moi drodzy, sprzedaży nie generuje bycie najtańszym. Sprzedaż generuje bycie wiarygodnym, bycie w jakikolwiek sposób rozpoznawalnym i w jakikolwiek sposób pewnym sprzedawcą, gdzie potencjalny klient będzie miał pewność, że otrzyma produkt taki, jaki zamówił. Dam wam, moi drodzy, przykład. Niech to będzie ostatni telefon od pewnego człowieka. Nie powiem wam od kogo, bo wiadomo, nie będziemy tu mówili teraz już tak imionami, wiadomo, nie wypada. Niemniej jednak był sobie telefon od człowieka, który zakupił pewną konsolę u kogoś gdzieś, taniej. Natomiast no, konsola niestety nie spełniła jego oczekiwań. Chodzi o to, że był tam jakiś problem z odczytem gier, z działaniem. No i w tym momencie, moi drodzy, człowiek ten doszukiwać zaczął się sposobu rozwiązania swojego problemu, na przykład u innych sprzedawców, którzy ten produkt też mają, tylko że drożej. I wiedzą, co sprzedają i zawsze, powiedzmy, podczas sprzedaży swojego produktu mogą udzielić informacji. No i w tym momencie, jeżeli ktoś kupił dany produkt gdzie indziej, niby taniej, no to, moi drodzy, też dziwnym jest fakt, że doszukuje się informacji. Wiadomo, jeżeli to jest też informacja serwisowa, odpłatna, to co innego, bo wiedza, moi drodzy, jak najbardziej jest w tych czasach warta dużo więcej niż przedmiot. Więc
Przykładem mogą być, ile bierze sobie za godzinkę adwokat, korepetytor jakiegokolwiek przedmiotu angielskiego, języków obcych, matmy, fizyki. Przykładem może być jakikolwiek przedstawiciel prawny, który udziela informacji prawnych, księgowa. Wszystko to są informacje. Informacje są bardzo drogie. Jeżeli ktoś kupił przedmiot taniej, a potem doszukuje się informacji u tego, który ma drożej, ale także ma ten przedmiot w sprzedaży, to moje zdanie jest troszkę niefajne, szczególnie, że doszukuje się jej tak po prostu podczas rozmowy nieodpłatnie, wiedząc, że ten człowiek także prowadzi działalność w kwestii takiej, a nie innej i także sprzedaje ten przedmiot. I w takiej sytuacji, moi drodzy, jak takiemu człowiekowi się odpowie, że no mój drogi, sorry, nie udzielę ci informacji nieodpłatnej, darmowej, ponieważ no nie kupiłeś tego u mnie. Jakbyś kupił przedmiot u mnie drożej, wiadomo, to miałbyś wszystko fachowo, drachcia, miałoby działać. Jak kupiłeś przedmiot u kogoś, kto nie do końca wiedział, co sprzedaje, ale miał taniej, no to w tym momencie, jeżeli on ci informacji nie da, musisz sam doszukiwać się ich w internecie, co będzie cię kosztowało twój czas, a czas to jest pieniądz, jak najbardziej każda godzina robocza kosztuje. Albo będziesz musiał zasięgnąć porady płatnej w jakimś serwisie, bądź u kogoś, kto ma o tym pojęcie. No niestety informacje w tych czasach nie są, moi drodzy, darmowe, chyba że doszukujemy się ich prywatnie w sieci, co także generuje czas, który moglibyśmy spożytkować na zupełnie inne, bardziej kreatywne rzeczy, na których moglibyśmy zarobić jakieś pieniądze. I to samo jest, moi drodzy, w kwestiach właśnie tych malkontentów, czyli ciągle marudzących ludzi, pokazujących wiecznie jedną aukcję. Dlaczego też do tego teraz nawiązuję? Bo YouTube nie przepuścił jednego komentarza, ostatnio teraz właśnie jednego człowieka, który po raz kolejny i kolejny, już mielił to wiele razy, odwołał się do jednej mojej oferty na konsolę PlayStation Portable, czyli PSP, gry Street Supremacy. Tak mi się wydaje, że tak to się wymawia. I moi drodzy, moja gra, ten Street Supremacy, wystawiona jest za 370 zł, wydanie amerykańskie. Ceny na eBayu, gdziekolwiek, kształtują się w granicach 250 plus tam właśnie opłaty jeszcze, bo to z reguły jest z Wielkiej Brytanii, ze Stanów, tej wersji amerykańskiej, do na przykład 500 razem z tymi także plus opłaty. Więc moja cena, moi drodzy, 370 zł nie jest ani za wysoka, ani za niska. Jest to cena pośrednia, pomiędzy najwyższą a najniższą. A ten człowiek cały czas odnosi się do tego, że moja cena powinna być najniższa, ale oczywiście nie odniesie się do innych przedmiotów, których ceny są dużo niższe niż nawet te z opłatami na innych serwisach, tylko będzie wiecznie wałkował ten jeden temat. Taki typowy polski malkontent, który będzie szukał tego jednego problemu, rozmuchując go na wszelkie możliwe strony, wkładając do jednego wora wszystkie przedmioty, gdzie jak ktoś tak naprawdę logicznie spojrzy i zobaczy, to będzie wiedział, że nie są to wszystkie przedmioty, że jest to pewien odsetek gier, które mają średnią cenę, część jest troszeczkę niższych, część jest wyższych. Wiadomo, każdy przedmiot z tych powiedzmy 4-5 tysięcy, czy tam biedronkowych dziesiątek tysięcy, ma zróżnicowane ceny, dla jednego bardziej przystępne, dla innego mniej przystępne. Więc ja rozumiem, moi drodzy, jak ktoś odwołuje się do ceny jednego przedmiotu sprzedawcy, który ma tych przedmiotów 10. Ale moi drodzy, odwoływanie się do ceny jednego przedmiotu w sklepie bądź u sprzedawcy, który ma tych przedmiotów tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, jest skrajnym debilizmem. Będę szczery, jest to skrajny debilizm. Kolejnym porównaniem chociażby do tej kwestii, moi drodzy, będzie na przykład też fora. Ostatnio tam, jak wam w poprzednim odcinku mówiłem, wylogowałem się z różnych forów, ale mój kolega telefonicznie, także z branży, który na tych forach dalej jest, poinformował mnie, że na forum strefy PSX, nie będę już wam wklejał, bo oni tam są, tam się dzieją różne rzeczy. Wiadomo, nie wkładajmy wszystkich do jednego wora. Na strefie jest bardzo dużo normalnych, fajnych ludzi, którzy się nie wypowiadają, albo się wypowiadają, ale wiadomo, mają argumenty i to jest wszystko w porządku, ale
Tam się pojawiła sytuacja, gdzie znowu ktoś pokazał linka z jednym przedmiotem i to też nie do końca trafnym, bo pokazał linka z przedmiotem do Heavenly Sworda, wydania koreańskiego, które względem wydania europejskiego, które także mam tam wystawione, jest zupełnie inną ceną, bo jest też jak najbardziej dużo rzadszym wydaniem. Wydanie koreańskie tej gry jest bardzo trudno dostępne i występuje w małym nakładzie. I pomimo iż to jest ten sam tytuł, ten sam Heavenly Sword na PlayStation 3, to w wydaniu europejskim potrafi kosztować 50-60 zł, czasami mniej, a w wydaniu koreańskim występuje w ilościach jednostkowych na zagranicznych forach bądź zagranicznych portalach aukcyjnych, a w Polsce w ogóle. Więc kolejne, moi drodzy, nietrafne porównanie na forum strefy PSX. Podobnie jak było to nietrafne porównanie, jak wam wcześniej pokazałem, z Wipeoutem HD Fury na konsolę PlayStation 3, gdzie dyskusja ludzi tam odnosiła się do gry używanej, natomiast no, nie miała ona w ogóle jakiegokolwiek związku z grą nową, zafoliowaną fabrycznie z polskiej dystrybucji, której na dzień dzisiejszy, jak i przez ostatnich kilka miesięcy, mógłbym nawet rzec roku, dwóch nawet lat, była niedostępna poza tą jedną, jedyną moją ofertą. Także, moi drodzy, malkontenci jednej oferty trafiają się wszędzie, zarówno na tych właśnie forach, trafiają się także w komentarzach różnorakich filmów, gdzie ludzie z niewiadomych przyczyn nie potrafią, nie wiem, poszukać sobie jakiegoś innego przedmiotu, który byłby w zasięgu ich ceny i byłby niższy, ponieważ to są ludzie, którzy oni doskonale wiedzą, że coś jest tutaj wysokie, tam niższe. To są ludzie, którzy, moi drodzy, specjalnie szukają poklasku wśród publiki internetowej. Tacy poszukiwacze poklasków z poziomu tego, że coś wynaleźli w tłumie innych tam różnych przedmiotów, rzeczy, prawda? Tak to właśnie, moi drodzy, wygląda. Więc no cóż, zachęcam do robienia średniej rzeczy, czy to sklepów pod kątem zakupów spożywczych, zakupów growych, zakupów jakichkolwiek, nie wiem, ubioru, weryfikacji i robienia średniej danych miejsc i przedmiotów, które sprzedają, ponieważ, moi drodzy, ja też wchodząc na przykład do sklepu, nie wiem, z butami, przykładowo, widzę, że jedne buty są wyższe cenowo, drugie są niższe cenowo na promocjach, trzecie mają akurat taką rynkową cenę pośrednią i wiem, że mogę kupić zarówno te droższe buty, które no oczywiście gdzieś tam się mogą trafić taniej, mogę kupić te pośrednie buty, które zarówno mogą trafić się taniej i drożej i także są na kup teraz w przystępnej moim zdaniem cenie, bo nie muszę szukać, marnować mojego czasu i mogę je mieć tu i teraz. A także nierzadko znajdę coś w promocji minus 50% albo na przykład drugi produkt za pół ceny, różnie może być. I także nie będę oceniał tego miejsca, gdzie przyszedłem coś kupić na zasadzie tego jednostkowego, najdroższego obuwia, które leży tam właśnie sobie gdzieś na górze na tej piramidce, tylko mogę także wziąć pod uwagę te tańsze produkty, jak i te najtańsze na promocjach, bo na tym to właśnie polega. Więc kończąc tą moją wypowiedź, moi drodzy, malkontenci jednego produktu względem produktów w dużej ilości, które jakiś sklep, przedsiębiorca sprzedaje, nie mają w ogóle żadnego argumentu i prawa odniesienia i tak naprawdę są totalnym śmietnikiem czy to internetu, czy to społeczności jakiejkolwiek. Zaburzają funkcjonowanie. No nie powinni się zbytnio udzielać, bo tak naprawdę pierwszy lepszy argument jest w stanie ich skasować. Niemniej jednak wiadomo, że są to tacy ludzie, którzy do których nie bardzo argumenty docierają i będą tak bardzo docinać i tak bardzo tą swoją teorię, tą swoją wizję utrzymywać na piedestale i starać się znaleźć poklask wśród publiki, że żadne argumenty do tych ludzi nie trafiają. Mam nadzieję, że tacy ludzie, tych takich bardziej logicznie myślących, bardziej otwartych, nie będą ograniczać. Najlepiej to ignorować, moi drodzy.
i robić tak, jak samemu się uważa, ponieważ każdy ma swój własny rozum, swój własny rozsądek, swój własny sposób myślenia i doskonale wie, czego szuka, gdzie szuka, jak szuka i wie, że w dziesiątkach, tysiącach, setkach produktów na pewno znajdzie coś dla siebie. Także moi drodzy, ja wam dziękuję serdecznie za poświęcony czas i cóż, mam nadzieję, że film okazał się pomocny, taki jakiś sposób instruktażowy pod kątem tego, jak radzić sobie z malkontentami. Dziękuję bardzo i zapraszam was do kolejnego odcinka. Cześć!